Dobry wieczór, panie Marianie. Absolutnie owacja jest teraz w idealnym momencie. Bardzo dziękujemy. Czy ma pan dla nas 12 przykazanie na temat wolności słowa? Do tego się nie przygotowałem, ale może powiem coś innego. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że jest mi ogromnie smutno, że nie jestem z wami, z państwem, a to z tego powodu, że właśnie się dzisiaj odbywa, skończyło posiedzenie, ważne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, rzeczywiście, na które przybył prezydent Steinmeier. W związku z tym powiem po prostu, dziękuję kapitule za to, że sprawiła mi zaszczyt znaleźć się w jednym ciągu z Adamem Bodnarem, z Andrzejem Poczobutem, z Agnieszką Jankowiak-Majk, którym ogromnie, ogromnie gratuluję i domyślam się, że tutaj kapituła postąpiła chyba parafrazując słowa księdza Twardowskiego. Spieszmy się nagradzać ludzi, tak szybko odchodzą. I tym mogę tłumaczyć to, że się mnie nagrodzi. Ale pozwólcie jednak, że powiem jeszcze dwa słowa refleksji związane z głównym tematem naszego spotkania. Wspominałem o tym półtora roku temu w tymże przemówieniu, że często zadawali mi pytanie z racji mojego życiorysu, czy historia może się powtórzyć. I powiem państwu, to jest sprawa, to jest temat, który mnie drąży, mnie gnębi cały czas, ponieważ ona się powtarza. Jak to się staje? Jakie są mechanizmy tego? Ja nie będę chodził po historii całej, przypomnę tylko niektóre. Kambodża, amok w Indonezji w 65 roku, Srebrenica, Ruanda, dość. Właśnie Ruanda. Mówię o Ruandzie, ponieważ bardzo prześledziłem rzeczywiście sprawę, jak to się stało, podobnie jak w Wołyniu, mieszane rodziny, dwóch plemion, ukraińskie, polskie, Tutsi, Hutu. I nagle mężowie zabijają żony, wyrzynają żony. Jak to się dzieje? To jest, nie będę robił pełnej analizy, ponieważ na to się składa pewien proces, o którym niestety jest bardzo dużo w książce, która się dopiero co pojawiła, jak wychować nazistę. Między innymi jest to splot różnych królów dusz, nauczycieli, duchownych i takich jak ja, ludzi mediów. Tutaj powtórzę za profesorem De Barbaro. Piękne słowa. Media, które mediują z naszą psychiką, żeby się czuła dobrze. I jest to teraz szczególnie groźne, bo zaraza to jest okres szczególny. Popatrzcie, jak to się działo dawniej. Zawsze zaraza wywoływała szczególne lęki, szczególne niepewność, co się będzie działo, niepewność istnienia. Tu jest miejsce, że człowiek boi się i gotów jest łatwiej mu oddać swój los w ręce jakiejś grupy albo w ręce jednego człowieka. Niech on nam przewodzi, niech on nam robi. Dlatego zaraza jest szczególnym miejscem, gdzie musimy się nad tym zastanowić. I teraz wrócę, ponieważ wiem, że nie powinno mówić zbyt długo, przypomnę profesora De Barbaro, który w ostatniej Gazecie Wyborczej przypomniał mi słowa Tadeusza Różewicza, a więc Tadeusz Różewicz. Pozwólcie, że go zacytuję. W wierszu
unde malum, skąd zło? Tylko fragment. Skąd się bierze zło? Żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem, które może być narzędziem zbrodni. Słowem, które kłamie, kaleczy, zaraża. Tak było w Ruandzie. To Radio Ruanda potrafiło w krótkim czasie przemienić nastawienie, psychikę ludzi. My musimy być uważni. Słowo może zabijać.